Witajcie. Na każdym stole wielkanocnym musi pojawić się obowiązkowo babka. Dzisiaj będzie to babka nietypowa, właśnie z owocem pomelo. Wykorzystamy i skórkę, i sok. Zaczniemy od ucierania masła z cukrem pudrem. Trochę to będzie trwało. W międzyczasie ja będę przygotowywał i ocierał pomelo i będę wycinał z niego filety. Także masło się będzie cały czas napowietrzało, a ja sobie będę pracował. Do miksera wrzucam pokrojone masło w kostkę oraz cukier puder. Dzisiaj używam masła bio i całe 250 gramów masła wykorzystuję. Włączam mikser i będę powoli dodawał cukier puder. Masło z cukrem już mi się napowietrzyło, zwiększyło troszeczkę swoją objętość. Teraz będę stopniowo dodawał jajka. Bardzo ważne, może się tak zdarzyć, że będzie się Wam wydawało, że masa po dodawaniu jajek będzie delikatnie zważona. Może się rozwarstwić masło od jajek, ale później jak dodamy mąkę, dodamy budyń i pozostałe składniki, ciasto nam wróci z powrotem i będzie miało dobrą konsystencję. To działamy dalej, tak? Zrobimy sobie trochę przerwy w ubijaniu. Teraz wymieszam mąkę z budyniem waniliowym, a ściśle mówiąc z dwoma budyniami. I do tego jeszcze dodam proszek do pieczenia. Albo dwie płaskie łyżeczki, albo półtorej łyżeczki. Wymieszam sobie wszystkie składniki i będę je stopniowo dodawał do ucieranego masła z cukrem i już teraz z jajkami. Myślę, że skórkę mam też bardzo suchą. Mogę ją dodać ładnie do wszystkich suchych składników. Ciasto mam już praktycznie gotowe. Na samym końcu dodaję pokrojone drobno filety z pomelo oraz wyciśnięty sok. Chwilkę jeszcze poubijam i już będę przekładał do formy. Ciasto mamy już gotowe. Jeszcze łopatką wymieszam je dokładnie. Zobaczcie, ładnie wszystko się połączyło. Ten efekt, o którym mówiłem, taki niby ciasto zważone, to już jego nie ma. Wszystkie składniki się bardzo ładnie połączyły. Myślę, że można nakładać. Forma jest przesmarowana masłem i delikatnie opruszona mąką. Moja dzisiejsza propozycja to babka wielkanocna z pomelo. Naprawdę bardzo świeża i aromatyczna. Jeżeli chcecie zobaczyć coś innego, to zapraszam Was do przypomnienia sobie przepisu na babkę z herbatą matcha. Też jest wyjątkowa. Moja babka wędruje do piekarnika. 175-180 stopni. Czas około 60 minut. Piekarnik już daje znać, że babka jest gotowa. Mam nadzieję, że mieliście wystarczająco dużo czasu, żeby zasubskrybować nasz kanał. Jeżeli nie, to ja wyciągam babkę z pieca, a Wy zróbcie to teraz. Ale pachnie. Słuchajcie, proponuję od razu wyjąć babkę, jak jest gorąca, od razu z formy. Naprawdę i skórka z pomelo dała taki fajny zapach. Jeżeli chcecie poczuć ten zapach, to musicie tą babkę upiec u siebie w domu. Pachnie w całej kuchni i myślę, że jest smaczna. Odstawiam ją na chwilę, niech sobie ostygnie. A ja w tym czasie przygotuję elementy do dekoracji. Skoro babka z pomelo, to musi być pomelo. Pomelo ma taki bardzo cytrusowy smak. Jest to tak, jakbyśmy połączyli pomarańcze z grejpfrutem. Jest ta słodycz
pomarańczy, ale jest ten taki też charakterystyczny dodatek goryczy, którą ma grejpfrut. Przeważnie ma bardzo grubą skórę, którą można, no nie chciałbym tego popsuć, można ją bardzo ładnie zdjąć i jeść segmenty takie właśnie ładne. Jeżeli nie chcecie obierać całego ze skóry, to można kroić je właśnie na takie cząstki i wyjadać ze środka sam miąższ. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, a przede wszystkim aromatyczne i nadaje się do ciast i deserów. Kilka takich dłuższych gałązek mięty. Wykorzystam jeszcze może takie dekoracje. Zobaczcie, kolorystycznie będzie mi pasowało. Mam i zielone, i żółte. Nie wiem, czy wykorzystam zajączka, ale kwiatki myślę, że wykorzystam na pewno. Wspierajcie się takimi dekoracjami, bo naprawdę wyglądają ciekawie i nadają taki świąteczny charakter naszym wypiekom. To co? Babka już chyba będzie gotowa. Posypię babkę ładnie cukrem pudrem. O, już nabiera takiego fajnego, świątecznego klimatu. No właśnie, ja piekę dzisiaj babkę. A ciekawy jestem, jakie przepisy wy najczęściej robicie na święta wielkanocne. U mnie oczywiście zawsze musi się pojawić babka i muszą być serniki. A ciekawy jestem, jak to jest u was. Jeszcze wezmę, przykleję kilka kwiatuszków. Wiosenno-świąteczny element. Moja babka jest już gotowa. Wygląda naprawdę świątecznie. Mam nadzieję, że troszeczkę was zaskoczyłem wyborem dodatku do tej babki. Właśnie w wyborze pomogła mi Paulina, która bardzo chciała, żeby wykorzystać pomelo do ciast. Żeby spróbować i wiedzieć, jak smakuje, musicie sobie zrobić w domu. Zachęcam was do spróbowania. Jeżeli już zrobicie, to zróbcie zdjęcie, oznaczcie hashtag Kuchnia Lidla, wrzućcie na Instagram. Będę oglądał i patrzył, co takiego fajnego zrobiliście. Cześć!